godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa Coffee and Tea. No i dodaje nam kawę i herbatę do naszego Minecrafta. No i oczywiście jakieś tam specjalne właściwości te kawy i herbaty mają. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Coffee and Tea mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. Tu mamy filmiki dotyczące moda, mamy obrazki, jakież tutaj mamy piękne filiżanki z kawą i z herbatą. Tutaj mamy, jak to wyrasta, pokazane w różnych stadiach rozrostu tych właśnie roślin, czyli kawy i herbaty. Tutaj są receptury, co trzeba zrobić. No i tutaj jest sekcja downloads, która nas bardzo interesuje. No i, i klikamy tutaj na ten niebieski link, na ten link, żeby pobrać moda. I wtedy jesteśmy przeniesieni na taką stronę. No i tutaj właśnie mamy moda dotyczącego wersji 1.7.10, jak widzicie, jest to też wersja dotycząca 1.7.2, ale nas interesuje 1.7.10, zatem klikamy tutaj po prostu na ten link i stąd pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425, a jeżeli macie wersję non-premium i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forge'a z końcówką 1152, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana ma w tej chwili numer końcówki 1291 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Żeby zainstalować, musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.8 i ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś na 1.7.10, sorry, pomyliłam się, Forge'a mamy zainstalowanego na 1.7.10. No i ten folder musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane, no to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i wchodzimy, uruchamiamy launcher, żeby zobaczyć, czy mod działa, czy się nie crashuje coś i tak dalej. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1291, klikamy play, no i czekamy, aż się uruchomi gra. Chwilę to oczywiście nam zajmuje, za chwilę będzie czarny ekran. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, jest czarny ekran i za moment będzie logo Mojanga. O, już jest. No i za chwilę będzie strona startowa i będziemy mogli sprawdzić, czy mod jest zainstalowany. No, strona startowa. O, jest. Wchodzimy do folderu mods i gdzieś tutaj jest Richard's Coffee and Tea mod gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy sobie w naszym wybranym świecie. I mamy wybrany świat. Mój pseudodomek.
Co nam tutaj jest potrzebne? Klikamy E jak ekwipunek. No i tutaj mamy właśnie różne różnistości. Mamy filiżankę kawy. Żeby zrobić filiżankę kawy, to musimy, trzymam nad tym strzałkę, klikam R jak robak, musimy mieć ugotowaną wodę i obłożyć ją coffee groundsami. Coffee grounds się robi w ten sposób, że przepalone ziarno kawy łączymy z takim mortar and pestle, a to robimy w ten sposób, 3 kamienie, 2 sztabki żelaza. Przepaloną ziarno kawy, oczywiście przepalimy normalnie w piecu ziarno kawy, a ziarno kawy dostajemy po prostu z trawy, jak pozbieramy. I właśnie taką filiżankę kawy w ten sposób się robi, a gotowaną wodę, no to wiadomo, musimy ugotować wodę w piecu, a wodę dostajemy w ten sposób, że jak się robi filiżankę zwykłą kawy. Hej, tu jest filiżanka pusta. Musimy przepalić ją w piecu, a robimy ją po prostu z gliny. No i tak to wygląda i tak samo się robi herbata, coffee, tea. Mamy liście herbaty z gotującą wodą, dają nam herbatę. Także tak to wygląda. Żeby pozbierać mączka, może mączka, jest mączka. Żeby pozbierać nasionka, to oczywiście po prostu z trawy. O, tutaj mamy już nasionko herbaty. O, i jest nasionko kawy. Także jak widzicie, z trawy pozyskujemy nasionka. No i potem je normalnie sadzimy przy wodzie. Tak, normalnie tutaj możemy posadzić. Może zróbmy z powrotem nasiono herbaty i nasiono kawy mączką. Ach, nie mam już mączki, ale dobra, jest. Mączką rozrastamy. Tak to wygląda. Liście po zbiciu dostajemy dużo liści i nasionko, także nasionko od razu możemy z powrotem posadzić. A tutaj po zbiciu dostajemy dużo nasionek i jedno sobie sadzamy. No i tak to wygląda. Także, no i co jeszcze nam dają te kawy i herbaty, to może już sobie nie będziemy przepalać i czekać i tak dalej, tylko sobie weźmy filiżanka kawy i filiżanka herbaty. One tak wyglądają, herbata tak. Proszę bardzo, tak wygląda herbata i kawa wygląda tak, jest trochę ciemniejsza. No i teraz jak klikniemy na tym prawym przyciskiem myszy, no to wypijamy połowę i mamy szybkość. Także jak wypijemy kawę, to dostajemy speedu, ok, a jak wypijemy herbatę połowę też, to dostajemy regenerację. Także tak to wygląda. Zatem jak widzicie, mod działa, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z Wami, puszczając bąbelki. Tymczasem pa, pa.